Witam w WG Witnica, Paweł Kucharski, 22 listopad. W dniu dzisiejszym prezentujemy gołębie o barwie pstre. Jest to część ósma. Złapałem tylko 6 gołąbków. Jutro jeszcze, jak znajdę czas, będzie to już ostatnia prezentacja tych takich fajnych, kolorowych gołębi. Też tam złapiemy 6 i na tym zakończymy prezentację gołębi. Tutaj jest 5 gołębi złapanych wybiórczo, poza tym ostatnim gołąbkiem. Tego gołębia złapałem specjalnie, celowo. Na końcu tutaj opowiem, o co chodzi. Więc koledzy, zaczynamy od klatki numer 1. W klatce numer 1 najprawdopodobniej jest to samczyk o numerze 9777, a właścicielem tego gołębia jest Bogdan Solski. W klatce numer 2, fajna taka samiczka, o numerze 12876, należy ona do kolegi Andrzeja Buczkowskiego. W klatce numer 3 samiczka, też najprawdopodobniej o numerze 3905, i należy ona do kolegi Sławomira Łazińskiego. W górnej klatce numer 4 jest to też najprawdopodobniej samiczka niebieska pstra o numerze 7040 i należy ona do kolegi Janusza Barta. W klatce numer 5 nakrapiana najprawdopodobniej też samiczka o numerze 14446, a właścicielem tego gołębia jest kolega Marian Miłoszewski. I w klatce numer 6 jest to już ostatni gołąb, który prezentujemy w dniu dzisiejszym. Jest to też najprawdopodobniej samiczka. Właśnie o tym gołębiu chciałem troszkę opowiedzieć. Tego gołębia złapałem celowo. Jest to gołąb o numerze PL0365 3676. Właścicielem tego gołębia jest kolega Adrian Jabłkowski, ale stał się właścicielem tego gołębia dlatego, że kolega Zbigniew Szymański na locie finałowym, który odbywał się 19 sierpnia z miejscowości Lubek, ufundował tego gołębia dokładnie za 41 miejsce. 40 nagród było przeznaczonych finale pieniężnych, a 41 gołąb, jeżeli wróci i kto nim zostanie właścicielem tego gołębia, więc został kolega Adrian Jabłkowski. W nagrodę otrzymał właśnie tego gołębia i ten gołąb został na edycję zima 2023. Jak do tej pory ten gołąb się tutaj ładnie uchował, nic się z nim nie działo, nie zaginął koło domu, więc warto śledzić losy tego gołąbka w późniejszych lotach treningowych i konkursowych. Także na tym chciałbym już zakończyć. Dzisiaj będzie taki króciutki film prezentacji tych gołębi. Złapałem 6, tak jak mówiłem na początku. Zbliżamy się wielkimi krokami już do lotów treningowych. No jeżeli w sobotę będzie wszystko w porządku z pogodą, to zaczynamy, ale no na razie są prognozy takie, że może niestety spaść śnieg. Jeżeli śnieg spadnie, wtedy lot będzie odwołany, bo z tym pierwszym śniegiem mamy niemiłe wspomnienia z tamtego roku, gdzie zginęło bardzo dużo gołębi, to nie na locie, tylko na oblocie. Więc jeżeli spadnie śnieg, to poczekamy, aż stopnieje i wtedy zaczniemy te gołębie trenować. Na tym dziękuję. Paweł Kucharski.